Witam was ponownie. Piąta misja. Jesteśmy na Wyspie Niebieskich Krabów, tylko ja sobie stanąłem na lewym pomoście, bo tam są te wyścigi. Ja się boję, że będę cały czas klikał na te wyścigi. Czekajcie. Mam tutaj pasażera. Przeszkadzacza mojego. Pokaż tu mordę. O, takiego. Mruczy mi tu cały czas i miauczy. Siadaj na kolanka, będziesz mnie grzał i będzie mi ciepło. I to, co robimy teraz, no to oczywiście łowimy sobie te nasze ryby, które musimy tu złowić. Ja dodatkowo, jako że tu można łowić te... jak to się nazywa? Tu można łowić te... No Jezu, wężogłowy, o, dokładnie. Uciekło mi. No to tu sobie spróbujemy na walkera łowić. Mam nadzieję, że to się uda. Tylko niech ja go tu szybko sobie znajdę. Popper, popper, o, walkerki są tutaj wszystkie. Jest, dobra. I na to będę rzucał sobie tutaj spinningiem. Zobaczymy, czy to się uda. Oczywiście wędki. Nic tu się nie zmieniło, czyli robak, konik, polny. Czas sobie przewinąłem czas na lepszy. I mam nadzieję, że będzie dobrze. 20 metrów. Ale żeś mi nasypał kucza młody. Siedzi i mruczy. Mam nadzieję, że tego nie słychać w mikrofonie. O, właściwie zapomniałem przesunąć mikrofonu, także sorry, już powinno być dobrze. Ksiądz przyszedł, zapukał do drzwi, wystraszył mi kota, on sobie tam śpi, ma swoje posłanko. Przyszedł biedny, tu na podłodze leży. Że wziąłem go już na kolano, już trudno. Niech stracę, ale przynajmniej mi ciepło. A, pazury, nie wbija pazurów, trzyma pazury schowane, o, dobrze, od razu lepiej. No i zobaczmy, czy coś tutaj na ten spinning uda się dorwać. Mam już złowione, wiecie co, mam chyba ze 4 sztuki już złowione, na bagnach się udało. Dobra, jest pierwsze branie. Pątka numer 3, lecimy. O, ładnie wygina kij, to znaczy, że to będzie nasza ryba. Liczę, że tutaj dorwiemy wszystkie w tym jednym miejscu, także ile potrzebujemy? 20, chyba 7 sztuk, tak? Jeżeli dobrze na szybko liczę. I mam nadzieję, że wszystkie po prostu uda się dorwać. Patrzcie, jak szarpie. Idzie kolejny, hałaśliwy. Widzę, że chyba najszybciej te hałaśliwe dorwiemy. One zawsze jakoś tak dobrze mi biorą. Później się męczę z tymi, o dziwo, nie żółtymi, tylko męczę się z tymi zielonymi, tak? Zielonymi chyba. Te, które są pierwsze na liście. One jakoś najsłabiej mi wchodzą. No, dobra, dawaj. Jezu, jakie brania w ogóle. O, idzie ten żółty, okej. Tutaj idzie właśnie od... O, nie, to nie jest ten. To jest ten hałaśliwy. Dobra, to już są 3 sztuki. I zobaczymy, co tutaj leci. O, i z tymi mam właśnie najwięcej problemów. Z zielonymi. One jakoś najmniej mi wpadają. Na te moje haki tutaj rozstawione. No, ale widzę, że chyba tym spinningiem to my tu nie porzucamy. Idzie kolejny. Co my tu mamy? Hałaśliwy. No to dobrze. Szybko się wystrzelamy z tych hałaśliwych i będzie można się skupić już na innych. Aczkolwiek tutaj to wszystko jest losowo, także mam nadzieję, że wam to równie idzie. No tu już co? 4 hałaśliwe, a tamty reszta po jednym tylko. Później zabraknie jednego żółtego i będziemy siedzieć pół godziny i łowić jedną żółtą rybkę, nie? Dobra.
Tamte się wypstrykały, spróbujmy coś na tym spinningu podziałać. O, jest! Jest wężogłów. Dobra, mamy go. Akurat ładnie przystrzelił. 10-kilogramowy, dobra, wybierzemy go do siaty. Chyba nie muszę ich brać, mogę chyba je wypuszczać, tak mi się wydaje, ale... Bo gotówka za nie to żadna jest. Trzeba będzie sprawdzić, czy muszę tylko złowić, czy muszę też zabrać, żeby się zaliczyły do siatki, ale to by było dziwne. Raczej powinno wystarczyć, żeby je złowić. O, jest kolejny. Proszę bardzo, jak one będą tak brały. No ja mam nadzieję, że one będą tak brały. Że właśnie tak sobie je tu połowimy. Bo to chyba był wężogłów. Prawda, strzelił tak szybko. O kurde. Co, on pomylił się? Zapomniał się chyba, że ja najmocniejszy casting w grze mam ze sobą. A on tylko będzie miał, kurde, z 12 kilo. Ale mocny, 12,5. Dobry wojownik. Dobra, biorą tutaj, to na razie rzucam cały czas tutaj. Wyciągnijmy grunt, żeby nam nie przeszkadzał. Wygnie tą wędkę, czy nie wygnie? Wygnie, dobra, mamy. Gdzie to jest? Tak jest. Dwie sztuki i zobaczymy. Trzeci rzut na pusto. To jakby tak wchodził w każdym rzucie, to by była bajunia, co? Nie wbijaj mi pazurki, babeczku, bo pójdziesz sobie z moich kolan zaraz. O. Rozdzwoniły się, dobra, ty nie wypie... Czwarta wędka też już jest gotowa. O, jest żółty, dobra, bo tych żółtych nam brakuje najbardziej. No, na razie idzie to bardzo ładnie. Bardzo ładnie to na razie idzie, tylko wszystko na razie nam się zalicza. Gorzej będzie pewnie później, że zostanie nam do złowienia jedna niebieska, jedna zielona, raczej jedna żółta i będziemy łowili same te hałaśliwe czerwone, nie? I kurde, licznik będzie stał w miejscu, mimo że będziemy łowić cały czas ryby, ale na razie jest lepiej niż dobrze. Nie spodziewałem się, że dosłownie ile mamy? 10 minut nagrania i już mamy 4 i 3. Także już zbliżamy się do połowy ryb, które potrzebujemy tu złowić. Tych misji widziałem, że jest 7 na Quan Chicken, jeden z obecnych tam osób mi podrzucił, że aż 7. Jeszcze my robimy dopiero 5. Jedna chyba jest na Maku i jedna jest jeszcze na rzece Maron chyba.
że zobaczymy. Co prawda, ja już wszystkie monety nazbierałem, więc nie wiem, czy będę robił aż do samego końca, jakoś tak szybko. Raczej bym się... właśnie, raczej chciałbym te wężogłowy połowić sobie i tutaj ponagrywać odcinki, bo za to są fajne nagrody, a tu już, jeżeli chodzi o te wymagane monety, które muszę zdobyć z tych przysług, no to już mam wszystkie przynęty zrobione, więc już teraz tylko zbieramy jakąś górką na te inne nagrody. No i ładnie, kolejne branie. Już leci kolejne, jakimś widać płyną kurde całym stadem. I jest żółte, żółta czapeczka, dobra. No to tak na razie idziemy tak naprawdę bardzo wyrównanie biorą. Widzicie, 4, 5, 4 z każdego rodzaju. O. Lecą następni wędkarze. Dziwne, że do tego walkerka tutaj nie atakują też inne ryby, przecież tu są. O, dobra. Ej, ale słuchawki mi zostaw. Niewygodnie kotu na moich kolanach. Co człowiek się poświęca, żeby kotek miał gdzie posiedzieć, żeby nie na podłodze, nie na oknie, kolanka udostępnia, całe w sierści. Ten sobie po prostu poszedł. Ale dziękuję. Tak to już jest z tymi kotkami. Pies sobie grzecznie śpi w przedpokoju, a ten się kręci. Dobra, bierzemy. Co tutaj idzie? Teraz powinien ten zielony najlepiej wpaść. Tak jest, zielony. Ja chyba zrobię wam tutaj, słuchajcie, przerwę, bo ja będę sobie siedział tutaj cały czas. Kot się troszeczkę wyspał z tego, co widzę, i teraz ma swoją głupawkę. Skacze mi tu po oknie, będzie zaraz hałasował i miauczał. Także ja tutaj drugą... O! Coś zaatakowało. O, właśnie mówiłem, że inne gatunki nam nie atakują. No i proszę, już mamy, już żuchwik tutaj zaatakował. Także mamy żuchwika, medalowy w dodatku, proszę bardzo, wypuszczamy, żeby nie zajmować miejsca w naszej strunie, bo i tak zaraz muszę w sumie przewinąć na kolejny dzień. Także ja tutaj nic, słuchajcie, nie zmienię, łowię cały czas w tym samym miejscu, bo widzicie, bardzo fajnie to leci. Więc ja sobie tutaj te eventowe ryby wszystkie złowię i widzimy się już na koniec z tego zadania. Szybkie podsumowanie wam zrobię, ile udało się jeszcze tych złowić, tych skubańców. Czekajcie, jeszcze tylko zobaczę, ile ja ich mam, żebym wiedział. Wężogłów jest tutaj. Mam ich obecnie 5. Obecnie mam złowionych 5, także zobaczymy, ile uda się do końca tego zadania dorwać tych sztuk. No i szybka aktualizacja z placu boju, tak jak mówiłem, wpadły naprawdę szybko, dosłownie siedzę tutaj, ja wiem, z pół godzinki, niedużo, naprawdę branie za braniem jest, ale brakuje mi jednego właśnie tego luzaka paku z żółtą czapką, no i właśnie nie mogę go dorwać. Jeżeli chodzi o wężogłowy, na razie mam 4 sztuki, czyli odkąd sobie zrobiłem pauzę na złowienie tych małych ryb eventowych, no to dorwałem tylko jedną właśnie sztukę, sobie obrzucam tu różne kierunki. Także z wężogłowami się trochę zejdzie, no ale 4 sztuki w pół godziny to też nie ma jakiejś tragedii, szczególnie, że łowię, tak wiecie, w ciemno na jakimś miejscu, przyszedłem tutaj i sobie po prostu rzucam. Może gdzieś są jakieś miejsca, gdzie te ryby biorą znacznie lepiej, ale to jeszcze zobaczymy, jak już zaczniemy szukać
samych wężogłowów do zadania, to wtedy mam nadzieję, że to będzie szło szybciej i ewentualnie po prostu będę łowił w nocy. Nie sprawdzałem jeszcze, czy biorą w nocy. Także jeżeli ktoś z Was już to ma sprawdzone, to dajcie znać. I po prostu jak znajdziemy jakieś aktywne miejsce, to będziemy łowili jedną, dwie sztuki i kolejną nockę, nie? Kasy jest dużo i to przewijanie nie będzie problemem, jeżeli chodzi o łowienie, a liczy się po prostu przy tym evencie czas, żeby w miarę szybko te ryby wyłowić, nie siedzieć i się nie patrzeć, nie wiadomo na co, a przy okazji jeszcze będę łowił oczywiście cały czas na wątki gruntowe i spławikowe ryby, żeby dostawać monety, bo jednak już trochę tych monet natrzaskaliśmy w tym evencie. Już jest 1070, także 150 monet już mam zrobione na samych tych zadaniach. Także naprawdę, naprawdę fajnie, a nie zajmuje mi to jakoś nie wiadomo ile czasu, bo no dzisiaj właściwie 3 godzinki nagrywam te odcinki. Więc myślę, że gdzieś ze 4 godziny łącznie. Dobra, siedzi jeszcze, złapaliśmy jednego. Ze 4 godziny i kończę piątą misję, tak? 4 godziny to całkiem myślę nieźle, 150 monet. I cyk, 12,5. No i dobra, i teraz byłoby dobrze, żeby uderzył nam. O, przy tych patykach jeszcze rzucimy. Jakby to był ten z żółtą czapką, to już byłoby bardzo fajnie. Na razie jest żółta czapka. No proszę, kurde. Żeby tak wszystkie szły, to by było bardzo przyjemnie. Dobra, mamy ostatniego. Misja zrobiona. Kolejna. Lecę na szóstą. Ile tu dostaliśmy? 42 monety. Dobra, teraz 56 za kolejną misję. To ile ja już mam tych monet? Miałem 10, już mam 85. No to tak całkiem przyjemnie. A na co możemy... Ja chciałbym 85 monet. No to procy nie potrzebuję, bo proce mam. Skrzynki nie potrzebuję za 69, bo mam. Ale chciałbym na Maku zobaczyć tą podpórkę, bo rozumiem, że Triskelion to będzie na 3 wędki. Szkoda, że nie ma podglądu, jaka to jest tutaj w tych nagrodach. Bo właśnie bym sobie podpórkę za 149 monet wziął. I tu jestem bardzo ciekawy. Ja się z wami żegnam. Słuchajcie, wędki w wodzie. Może jeszcze wyciągniemy sobie ten jeden rzut tutaj, czy coś zaatakuje. Ale ja się oczywiście... O, jest! Dobra, co my tu mamy? To chyba nie był wężogłów. Nie widziałem. A jednak... Jednak jest. Czyli 6 sztuk. 6 sztuk tych wężogłowów już mam. Także idzie powoli, ale idzie do przodu. My się widzimy, teraz mamy co? Maku Maku i rzeka Maron, 10 sztuk. No, czyli widzimy się na Maku Maku. Zaczniemy sobie najpierw od tego, gdzie jest dwa gatunki do złowienia. Wielka piątka dla Was, jak zwykle pamiętajcie, łapeczka w górę, subskrypcja, jeżeli Wam się materiały podobają i chcecie być na bieżąco. No i najważniejsze, dajcie znać w komentarzu, jak Wam idzie event, czy posuwacie się do przodu, czy już odpuściliście sobie, bo to mnie bardzo interesuje. Pod każdym odcinkiem o to proszę, żeby mieć podgląd na to, co się dzieje u Was, u moich widzów. I jeszcze jedna moneta do kolekcji. Tutaj co będzie? O, tu też coś będzie chyba jeszcze. No to jeszcze, zobaczcie, nawet nie muszę na pusto wędek zwijać. Jeszcze dwie monety nam wpadły do naszego koszyczka. No i teraz się z Wami już żegnam. Dzięki, że jesteście. Do zobaczenia w kolejnym materiale z misji numer 6.